Witamy Was. Ja nazywam się Dawid Muszyński i ten program to For Fun na ekranie, a dzisiaj moim gościem jest Marta Żmuda-Trzebiatowska, bo jak pamiętacie, byliśmy na premierze filmu Babies, no to postanowiliśmy Martę zaprosić i porozmawiać nie tylko o tym projekcie, ale o tym, co jeszcze się dzieje, no i generalnie o aktorstwie. Witam Cię, Marta. Dzień dobry, cześć. Pierwsze pytanie, powrót razem z Andrzejem Sarnowiczem do takiego kina mainstreamowego, pomijając oczywiście Mowę Ptaków, bo ona, mam wrażenie, to było takie kino kameralne, które się wybiło. Mhm. Jakie to uczucie? Bo trochę Cię w tym kinie nie było. Troszkę już tęskniłam oczywiście za tym, ale z drugiej strony też jednak tak mi miło było na tym uboczu i przyglądać się temu, co się dzieje, bo być w środku to jednak, no, jesteśmy nieustannie poddawani ocenie, ale mi się wydaje, że ten powrót teraz jest taki też dla mnie dużo bardziej wartościowy. Ja też się zmieniłam, dojrzałam, moje życie się zmieniło, więc też czuję, że jako aktorka mam więcej do zaoferowania, więcej do powiedzenia, więc w gruncie rzeczy cieszę się. No dobrze, to teraz spróbujmy to wszystko sobie ładnie poukładać. Jako aktorka cieszysz się, projekt Andrzej, fajny scenariusz, a z drugiej strony pewnie musisz sobie, o Boże, no i dobra, będą wywiady, ścianki, to prawda, właśnie tak będzie właśnie. Trzeba gadać z tymi mediami, o Boże, ja tego nie chcę. Więc kiedy to przeważyło, że mówisz, dobra, no dla tego projektu to ja się poświęcę i wrócę do tego świata, który tak bardzo mnie nie pociąga. Widzisz, teraz zdradziłeś całą prawdę o mnie, że ja bardzo kocham mój zawód i jakby aktorką postanowiłam zostać, kiedy jako dziecko byłam na Ani z Zielonego Wzgórza w teatrze i po prostu zakochałam się w magii teatru. I to nie były czasy w ogóle ani kolorowych gazet, ani portali plotkarskich, tego w ogóle nie było. Aktorzy byli trochę tacy niedostępni, tajemniczy i to mi się szalenie wszystko podobało, więc zakochałam się w teatrze. I skończyłam szkołę teatralną, chciałam grać w teatrze. Tak się stało, że akurat kamera mnie zwerbowała i zaczęło się od serialu, potem duża rola w komedii romantycznej. Od razu właśnie wpadłam w to kino komercyjne. I od razu się zorientowałam, że to nie jest mój świat. To znaczy, że ja się kompletnie w tym odnajduję, bo dałam radę, ale czułam się w tym zawsze zagubiona trochę i nie do końca mi się to podobało, więc cały czas sobie zastanawiałam się, czy można tak, że uprawiasz ten zawód, ale nie musisz uczestniczyć w tej drugiej części. No niestety nie można i tak jak powiedziałeś, ten projekt był na tyle interesujący, że postanowiłam po prostu wziąć też na klatę te wszystkie obowiązki związane z promocją. I siedzisz tu na kanapie. I siedzę między innymi tu na kanapie. Ale akurat no, z Tobą rozmowy są bardzo interesujące. Ale wiem, że to różnie bywa. No niemniej jednak już powiedzmy, radzę sobie lepiej i wiem na czym to wszystko polega i wiem, że zaraz to wszystko też minie. No dobrze, to w takim razie pójdę dalej w ten temat, bo to na pewno nie jest tak, że zagrałaś w tej pierwszej komedii romantycznej, która cię wywindowała i nagle stałaś się twarzą, którą każdy producent i reżyser chciał mieć u siebie. Tylko jestem pewien, że to postępowało, że na początku na pewno była ta ekscytacja. Jestem, spełniło się, wszyscy mnie chcą, nawet tutaj TVN dzwoni, Taniec z Gwiazdami, wow, jest okej. Okay. A kiedy właśnie przyszedł ten moment, kiedy powiedziałaś, to jednak nie jest to, o czym marzyłam i moje wyobrażenie o tym zawodzie było zupełnie inne. I czy to było w ogóle związane z prasą, czy w ogóle z projektami, w których brałaś udział? Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana, bo faktycznie jest tak, że gdy jesteś młodym aktorem, jeszcze jesteś w szkole teatralnej, marzysz o tym, żeby po prostu pracować w zawodzie, żeby grać. Wiadomo, że co roku około 100 osób jest absolwentami uczelni tych artystycznych, staje się aktorami, a do tego jeszcze w dzisiejszych czasach mnóstwo jest aktorów bez szkół, którzy po prostu grają.
I więc twoim marzeniem jest, żeby zostać w zawodzie, żeby pracować. I kiedy mi się to przytrafiło na drugim roku studiów, pierwszy jakiś wygrany casting i właściwie kończąc szkołę, ja już grałam i pracowałam. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo na tę pracę też zachłanna. Chciałam doświadczać, uczyć się, bo w szkole teatralnej jednak uczyłam się wszystkich tych rzeczy, które przydają mi się na scenie. Dopiero na czwartym roku jest taki przedmiot zajęcia z kamerą, przynajmniej za moich czasów tak było. No i to było 1,5 godziny w sobotę o 8 czy 9 rano. Niewiele osób w ogóle na te zajęcia przychodziło. Ja przychodziłam, bo mnie to interesowało, bo widziałam już, że gdzieś no, i kamera mnie lubi, i ja lubię tę pracę z kamerą, więc wiedziałam, że to może jeszcze będzie ta droga oprócz teatru, o którym zawsze marzyłam. No i faktycznie ja tak dużo pracowałam, że też ten czas na refleksję dopiero przyszedł chwilę później, kiedy było tak dużo oczekiwań, takie duże oczekiwanie wobec mnie, tyle też zadań, aktywności i że mnie to wszystko przerosło. Wdarłaś się do pierwszej ligi, no nie oszukujmy się, tutaj powiedzmy to wprost. I to się stało bardzo szybko, myślę, że za szybko, bo jednak fajnie jest tak się wdrapywać powolutku, zastanowić się, czy to jest dla mnie, czy może nie, dać sobie czas, przestrzeń na te refleksje. Ja tego czasu nie miałam, ja pracowałam po 16 godzin, cieszyłam się tym, byłam na to bardzo zachłanna, no takie są też prawa młodości. No i ten moment tej refleksji przyszedł. Chyba takich miałam 7 bardzo intensywnych zawodowo lat. Właśnie grałam wtedy w filmach, w serialach. Zdarzył się właśnie komercyjny program pod tytułem Taniec z gwiazdami. I wtedy też dostałam etat w teatrze. I ja poczułam, że jednak chciałabym też trochę temu teatrowi oddać swojej energii i uwagi. I ten teatr mnie tak przejął, bym powiedziała. To tak płynnie przeszło. I potem To się zapytam, a nie było to związane być może podświadomie z tym, że w teatrze nie byłaś zaszufladkowana? Bo miałam wrażenie, że w polskich filmach byłaś obsadzona po warunkach. Czyli, że zawsze ładna dziewczyna w opałach, którą trzeba ratować. Mm-hmm. W teatrze, chodząc właśnie do Teatru Kwadrat, gdzie grałaś w komediach, miałem wrażenie, że tam dostawałaś pełną paletę ról do wyboru, mm-hmm. i tam mogłaś się wykazać. A w filmie to zawsze było, czy te seriale, to było kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Troszkę było też tak, jak mówisz, aczkolwiek też po jakieś ta 7, to jest w ogóle magiczna liczba, bo po 7 latach z kolei tak w teatrze też przyszła do mnie taka refleksja, że w sumie no przez to, że to jest gatunek akurat komedia i to był teatr o profilu komediowym, też poczułam się w pewien sposób zaszufladkowana repertuarowo i też poczułam pewne zmęczenie. Ale na szczęście wtedy urodziło się mi jedno dziecko, potem drugie, więc miałam też taki czas na refleksję, ale skończyło się tak, że z tego teatru też i etatu zrezygnowałam i wyruszyłam na, wydaje mi się, że taki się w ogóle odmowy ptaków, to jest dla mnie taka cezura, rozpoczął się taki zawodowo bardzo świadomy już okres w moim życiu zawodowym. Oczywiście było poprzedzone to dużym bardzo kryzysem też takim zawodowym, to znaczy kryzysem, który polegał na tym, że ja naprawdę, uwierz mi, pomyślałam sobie, że już nie chcę być aktorką. Znaczy, z tego, co pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, to nawet nie to, że pomyślałaś, ale przestałaś być aktorką na pewien moment. To, że zajęłam się dzieckiem i skupiłam się na macierzyństwie, to spowodowało, że była to dla mnie perfekcyjna wymówka, jak ktoś mnie pytał, a kiedy wrócę do teatru, to przecież jestem na urlopie macierzyńskim, więc było to dla mnie taki to się idealnie poukładało, a ja sobie dałam wtedy czas na zastanowienie się, czy w ogóle jeszcze chcę być aktorką, no i przyszła ta mowa ptaków i właśnie... Pan Andrzej Żuławski z Zaświatów cię wyciągnął. Chodzi taka historia. To tak a propos Halloween i w ogóle to dobra historia, bo no, prawda jest taka, że ja jeszcze jako studentka szkoły teatralnej miałam przyjemność poznać Andrzeja Żuławskiego poznać to może w ogóle jest duże słowo, bo zaprosił mnie na rozmowę w obecności Marty Kownackiej, reżyser castingów, która budowała obsady do jego filmów.
I mówiliśmy się, że poznać to duże słowo, ponieważ ja byłam bardzo, bardzo zdenerwowana na tym spotkaniu, bo nie mogłam w to w ogóle uwierzyć, że Andrzej Żuławski chce się ze mną spotkać, bo no nie ukrywam, że był moim idolem takim filmowym od jeszcze takich czasów nastoletnich, gdzie ja uwielbiałam Sophie Marceau. I moja mama mi kiedyś właśnie powiedziała, że ona jest żoną polskiego reżysera Andrzeja Żuławskiego, no więc ja wtedy, no kto to jest ten Andrzej Żuławski, no i w ten sposób trafiłam na jego filmy, książki, potem też dużo wywiadów z nim czytałam i po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje, że ja się z nim spotykam, że z nim rozmawiam. A on taki był na tym spotkaniu dosyć milczący i bardzo tak mnie obserwujący. A ja mam taką bardzo niedobrą cechę, że jak się denerwuję, to bardzo dużo mówię, więc pewnie mówiłam za dużo i wydawało mi się, że po tym spotkaniu no, nie zrobiłam zbyt dobrego wrażenia, co też jakby dla mnie dowodem było na to, że telefon nie zadzwonił i w ogóle nie wiedziałam, w jakiej sprawie do końca było to spotkanie, szczerze powiedziawszy. Potem Andrzej Żuławski wyjechał do Francji, zrobił tam jeszcze Kosmos i chwilę później zmarł. I jest rok 2017, mnie się rodzi syn, ja przeżyłam właśnie ten swój taki zawodowy kryzys i myślę sobie, że już nie chcę być aktorką i chwilę później dzwoni telefon i jest to właśnie Marta Kownacka, która zaprasza mnie do udziału w filmie Ksawerego Żuławskiego na motywach scenariusza Andrzeja Żuławskiego Mowa ptaków i proponuje mi niewielką rolę Jakubcowej, opowiadając mi w ogóle całą historię, że te lata temu Andrzej chciał robić film Gospodyni i widział mnie tam w głównej roli u boku Maćka Kozłowskiego i Andrzeja Chyry. Ten film nie powstał, bo Andrzej nie dostał dofinansowania i stąd wyjechał i zrobił Kosmos. A scenariusz Mowy ptaków leżał u niego w szufladzie i Ksawery się tym scenariuszem gdzieś zajawił i pomyśleli sobie wtedy, że należy obsadzać według dwóch kluczy. Jeden klucz to będą ludzie, z którymi Andrzej Żuławski pracował lub chciał pracować, a z jakichś powodów to nie wyszło. A drugi klucz to będzie regularny casting i ja właśnie tę rolę dostałam z tego pierwszego klucza. Ale ponoć nie chciałaś jej przyjąć, tak i inaczej. To znaczy, ja przeczytałam ten tekst i był bardzo dla mnie skomplikowany i nawet po trzecim czytaniu ja nie wiedziałam, czy ja wiem dokładnie, o co w tym scenariuszu chodzi. Ksawery chciał się ze mną spotkać przed zdjęciami, żeby tak mnie poznać, po prostu zobaczyć, kim jestem. I ja przyjechałam na tę rozmowę, ale powiedziałam mu szczerze, że ta propozycja przychodzi w takim momencie mojego życia, że ja nie bardzo wiem, czy ja chcę ten zawód uprawiać, więc żeby proszę się na mnie nie gniewał, oczywiście ja przychodzę na to spotkanie, ale nie wiem, co dalej. I on sobie to powiedział coś, co mnie bardzo rozbawiło i postanowiłam dać sobie szansę. Być może ostatnią, wtedy tak myślałam, bo powiedział, że no, wtedy mój ojciec siedzi na chmurce i mówi, chcesz być aktorką, nawet nie wiesz, jak bardzo chcesz. I to tak do mnie przemówiło, że mówię, dobra, spróbujmy. Dał mi naprawdę wolną rękę podczas pracy i przy budowaniu tej roli, a ja pomyślałam sobie, że ponieważ dobrze znałam filmy Andrzeja Żuławskiego, wiedziałam, że chcę zrobić coś właśnie takiego z tej żuławszczyzny, z tego żuławskiego grania. I olbrzymim dla mnie komplementem po takim pierwszej projekcji filmu, ja oglądałam ten film we Wrocławiu na festiwalu i nagle miałam takie, wydawało mi się, że przyszedł Andrzej Żuławski, nie? To było takie dziwne bardzo. I potem ten człowiek do mnie podchodził, a to był brat Andrzeja Żuławskiego, Mateusz, który zresztą był tłumaczem też jego filmów i powiedział mi, że Andrzej byłby niesamowicie zadowolony z tego, co tutaj zrobiłam i powiedział, że to jest takie bardzo żuławskie. To było dla mnie takim olbrzymim komplementem. I tym samym rozpalili to twoje ognisko miłości do tego zawodu ponownie. Bardzo. Wtedy zrozumiałam, że w sumie nie chcę robić w życiu nic innego. Tylko wtedy też jakby dotarło do mnie, że pora zacząć robić rzeczy. Po pierwsze, wybierać mądrze te scenariusze, a po drugie,
naprawdę marzę o tym, żeby móc robić filmy, dzięki którym, dzięki moim bohaterkom będę mogła coś opowiedzieć, więc bardzo mi teraz zależy, i szukam sobie właśnie takich scenariuszy, znaczy szukam, to może jest zbyt duże słowo, szukam na przykład historii, książek, które mnie interesują, bo być może za jakiś czas sama się odważę coś... No, czyli chcesz iść, widzę tutaj drogą Renée Winterspoon, która w pewnym momencie doszła do wniosku, że tak, jak nie dostaje propozycji, tak. To sama zaczęła kupować książki, przerabiać je na scenariusze, za co zresztą dostała pierwszego Oscara za projekt, który sama wyprodukowała. No bo tak myślę, że jeżeli niewiele osób w ciebie wierzy, chociaż to się zaczyna w moim przypadku zmieniać, ale był taki moment, że naprawdę nawet nikt mi nie dawał szansy na casting, co uważam, że to nie jest jakaś wielka rzecz. Casting to jest spotkanie 10 minut, czasem 5. Zagraj scenę, nie. No właśnie, ale to jest to, co ja mówię, że w polskim kinie mam wrażenie, obsada się po warunkach, bo ten sam problem miała Ola Adamska, której nie chciano w ogóle dopuścić do castingu, żeby zagrała Patty Wskazanej, bo mówili, że to jest ładna blondynka i może grać właśnie takie postaci zagubione, ale ładne. I podobnie miała Weronika Książkiewicz, która mocno walczyła o rolę w Furiozie, gdzie właśnie walczyła o to, żeby móc w ogóle przyjść na casting, co dla mnie też jest kuriozalne, że aktor musi faktycznie walczyć, skoro wszyscy go znają, ale szefowi castingu mówią, nie, on nie pasuje, bo mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych to się tak nie dzieje, że jeśli tam uda się przygotować jakąś kreację na te 10 minut castingu, to można ten swój wizerunek zmieniać. A nikt nie mówi, a grała tyle razy słodką blondynkę, to może grać. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, bo przecież to nie jest nic do stracenia. To jest kilka minut tak naprawdę z życia castingera i aktora, tak? Bo ale mi się wydaje, że warto dawać szansę, bo ludzie się zmieniają, ludzie dojrzewają, ludzie... no i warto to dostrzegać, a nie myśleć cały czas tak o kimś stereotypowo, czy... Ale to też chyba widzowie doceniają, że jak idą na film, to widzą przełamanie wizerunkowe danych aktorów w filmach, a nie mają poczucie, że oglądają znowu to samo, tylko w troszkę innej konstelacji. Ale właśnie chciałem ci zadać w takim razie inne pytanie. Czy jak ci... Ksawery opowiedział o tym, że tata chciał cię zatrudnić w filmie i o czym on by był, to miałaś taką rozkminkę przynajmniej raz. Kurczę, jak moje losy by się potoczyły, gdybym ja właśnie zagrała w tym filmie, jakby moja kariera wyglądała? Nawet nie kariera, w ogóle życie, bo to na pewno by to spotkanie zawodowe bardzo mnie zmieniło i no wiesz, ja w ogóle to sobie tak wyobrażam, ponieważ jestem po matwizie. W ogóle wyobrażam sobie, że my jesteśmy trochę jak te protony i elektrony, że my się tak od siebie odbijamy i wiesz, i każde spotkanie z drugim człowiekiem coś ci daje, czasami odbiera i gdzieś cię w jakieś miejsce właśnie kieruje, więc ciekawe. Nie byłoby tańca z gwiazdami wtedy. Wiesz, poszłabyś zupełnie w innym kierunku kina. Miałam taką rozkminkę. Ciekawe, gdzie bym gdzieś była, gdyby to się wtedy wydarzyło. No właśnie, bo zastanawiam się, czy wtedy obsadzono by cię tylko w komediach romantycznych, czy przez wzgląd na filmy Żuławskiego, które były ciężkie i wydobywały z aktorów... Zwłaszcza aktorek. Tak, aktorek, no, tak chciałem zgeneralizować. No, w ogóle więcej pokazywały, że tutaj możemy powierzać dużo bardziej skomplikowane role. Ale wiesz, tak było właśnie też z Sophie Marceau, jak oni się spotkali. Ona też grała głównie właśnie jakieś takie w lekkim repertuarze i to Andrzej w sumie dał jej taką szansę i ta jej kariera właśnie tak ruszyła z kopyta i zaczęto ją różnorako obsadzać. I wydaje mi się, że on w ogóle dziś nie miał takiego problemu, żeby... U nas to się tak nazywa amantka. Żeby właśnie amantce dać pełnokrwistą, wartościową rolę. A u nas jest tak, że kobieta jest aktorka ładna, no to już raczej ten repertuar taki powiedzmy bardziej dramatyczny czy ciężki, to już jakby brakowało jej inteligencji, czy no nie wiem, tak mam czasami takie spostrzeżenie, że u nas... Na szczęście jest kilku reżyserów w Polsce, którzy ten wizerunek przełamują. Tak. Jest Patryk Wega, który wzbudza dużo kontrowersji, wielu by w ogóle chciało, żeby on nie kręcił filmów, ale jest też Wojciech Smarzowski, który pamiętam, że w Weselu chociażby Tamarę Arciuk obsadził, wbrew temu jej wizerunkowi. Uważam, znaczy nigdy z nim nie pracowałam,
ale tak jak rozmawiam z aktorami, którzy z nim pracowali, bo przecież oprócz jego wspaniałych filmów, on też formatował Brzydule. Oczywiście. I aktorzy, którzy z nim rozmawiali, właśnie opowiadają o tym. On jest szalenie inteligentny i nie szufladkuje. Mi się wydaje, że to jest taki nawet wprost mówi, że seriale i reklamy robi po to, żeby zebrać pieniądze na swoje ambitniejsze filmy, które wrzuca do kina. I trzeba to jakoś po prostu w swoim życiu zrównoważyć, bo reżyser to także jest zawód. Ja go za to szanuję, że po prostu nie owija w bawełnę, tylko mówi tak, jak jest. Że zresztą jest wiele osób, które do tego tak podchodzą i dla mnie to jest okej, że przyznają się, że niekiedy muszą zrobić coś gorszego, ale no, trzeba zarobić na chleb, na rachunki i żeby po prostu móc później zagrać na przykład w jakimś filmie nie wiem, no arthouse'owym, ale żeby było cię na to stać, że możesz tam zagrać i się spełnić. To prawda, ale widzisz, jeszcze wspomniałeś tutaj Patryka Wege, to też nie powinnam chyba, znaczy powinnam się też w tym temacie wypowiedzieć, tak czuję, że co jest dla mnie istotne, abstrahując od tego, w jaki sposób on sobie układa to swoje życie zawodowe, to on był też jednym z pierwszych reżyserów, który we mnie wierzył i bardzo, bardzo chciał i zawalczył o mnie, pamiętam, lata temu był taki serial Twarzą w twarz. Paweł Małaszyński. Tak. I to właśnie wtedy w stacji mówiono, że nie, że ja do tej roli Oli to się niezbyt nadaje, bo właśnie byłam wtedy po filmie Nie kłam, kochanie, to już raczej tak mnie upatrywano w tych komediach romantycznych, a to była taka wyszczekana, pyskata dziewczyna, odważna i Patryk bardzo o mnie wtedy zawalczył i się postarał, żebym super ten casting zrobiła i też wiem, że potem jeszcze musiał kilku argumentów użyć, że jednak mnie chce w tym, więc to było bardzo miłe i nigdy mu tego nie zapomnę. No ale później niestety było ciacho i stawka większa niż zdarzyło nam się, śmierć. Zdarzyło nam się tak zrobić też parę takich rzeczy i ale tutaj akurat też powiem, że Patryk sam się przyznaje do tego, że pójście w komedię, czy to ciacho, czy Last Minute, to nie były najlepsze jego decyzje. Ja tylko na przykład, wiesz, bo mnie też tak pytałeś też o to, widzisz, to nawiązując, mogłabym jeszcze powiedzieć ci, że ja po Hansie Klosie właśnie już miałam coś takiego, że dość i chcę iść do teatru, bo też na mnie spłynęła wtedy bardzo taka olbrzymia krytyka, której ja nie byłam w stanie już dźwignąć. I jakby nie rozumiałam, bo ja ten film zobaczyłam, też miałam swoje jakieś przemyślenia na ten temat. Uważałam, że może nie jest to najlepsze kino, aczkolwiek nie rozumiałam, dlaczego mnie się tak za ten film tak bardzo oberwało. I to były, wiesz, takie też ta krytyka była taka, no ujmijmy to tak, ci recenzenci to nie byli poeci i bardzo, bardzo mnie to wtedy dotknęło, młodą dziewczynę, 20-kilkuletnią. Złamało mnie to wtedy. I wiele z tych słów krytyków pamiętam do dziś i dźwięczą mi w uszach. I to też spowodowało, że ja uciekłam w teatr, bo tam jest spokojniej, bo tam się mogłam realizować. A to wszystko w ogóle też potem spowodowało, że miałam ten kryzys, bo pomyślałam sobie w wieku 33 lat, że ja nie chcę być w swoim zawodzie byle jaka. Ja po prostu chcę być w czymś dobra, że przeżyłam, tam to było chyba 10 lat, jestem 15 lat w tej chwili w zawodzie, ale ponad 10 lat zawodowego życia i publiczność mnie kocha, ale krytyce nie cenią, więc pomyślałam sobie, że słabo tak przeżyć zawodowe życie w ten sposób, że może trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcie, w którym będzie się dobrym, nie? To też było tak. Ale jak już wiemy, wróciłaś, to teraz się zapytam, Babies już rozmawialiśmy, było w relacji, więc tutaj nie chcę, żebyśmy się powtarzali, ale z panem Lankoszem zrobiłaś teraz projekt dla Dapusa, to jakbyś mogła tutaj coś więcej powiedzieć? No powiem ci, że to też było moje spełnienie marzeń, praca z Borysem, bo po rewersie był na mojej takiej wymarzonej liście spotkań, wiesz, no każdy aktor gdzieś tam ma taką swoją listę, z kim chciałby pracować, bo gdzieś czuję, że i tutaj też się nie pomyliłam co do Borysa, to znaczy ta praca na planie, ja ją będę bardzo wspominać ciepło, Borys bardzo mi dał też dużo, dużo takiej wolności, ale też widziałam, że
bo te sceny, które mieliśmy do grania, my pracowaliśmy nad takim dosyć trudnym materiałem, ciężkim, gatunkowo. Powiedz, co to jest, bo to wiesz, na razie tak owijamy w bawełnę, tak, że... Ten serial dopiero będzie miał swoją premierę, nie wiem, na ile mogę o nim też opowiadać, ale to jest ogólnie już dostępna informacja, to jest thriller na motywach książki, na podstawie książki holenderskiej pisarki Saski Noord. I to jest serial zakupiony właśnie z Holandii, tam on już miał 4 sezony i Borys to tłumaczył trochę, te scenariusze tam dopracowywał jeszcze. To było dobrze bardzo napisane. On w ogóle lubi mrok w tych swoich produkcjach. Tak, jest w tym właśnie intryga, pazur. Ja też mam bardzo taką do grania, miałam do zagrania pełnokrwistą postać, kobietę wyzwoloną, która nie boi się mówić tego, co myśli, która żyje bez obłudy, pruderii, czym zadziwia w ogóle trochę swoich sąsiadów, bo to jest, wszystko dzieje się na osiedlu. Na osiedlu, gdzie wszyscy się podglądają. I ona żyje tak jak chce i to mi się też bardzo podoba. I jest taka dla wszystkich przez to kontrowersyjna, choć uważam, że wcale nie jest kontrowersyjna, tylko nie jest po prostu obłudna, jest szczera. Generalnie ten serial o tyle jest ciekawy, że ja mam też miałam do zagrania jako bohaterka, że wizją poznaje, gdzie ona ma wszystko, a potem jedno wydarzenie powoduje, że ona nagle wszystko traci, więc ta przemiana z takiej ufającej w ogóle życiu i otwartej na życie kobiety do kobiety, która nie umie sobie poskładać na nowo świata, który jej się rozpadł, bardzo była dla mnie interesująca. No i praca z Borysem, niezwykła kultura, szacunek dla aktorów, wspaniała naprawdę. No, bardzo fajne Erynie teraz. Ale żeby to jeszcze nie było, że mówimy tylko o Pieśni Przyszłości, w grudniu na Playera wchodzi serial Mój Agent, gdzie grasz samą siebie. Tak. Jak to jest właśnie zagrać samą siebie? Trochę w skrzywym zwierciadle z tego, co widziałem, ale jednak, no, jak ktoś przychodzi do siebie, Marto, siebie byś zagrała, co ty na to? No jasne, że to nie jest do końca tak, że tam gramy samych siebie, ale możemy dużo na temat siebie przemycić i mnie się udało do scenariusza włożyć kilka żartów na swój temat, co mam nadzieję, że państwo wychwycą. Ta propozycja wydała mi się na tyle interesująca, że myślę, że możemy pokazać właśnie dystans i możemy się sami siebie pośmiać ze swoich jakichś wad, ze swoich niedoskonałości. Ja tam akurat się zaśmiałam ze swoich niezbyt dobrych ról i no. Ja bardzo lubiłem Entourage amerykański, gdzie właśnie pokazywał te Stany Zjednoczone, gwiazdy tam pojawiały się jako one same właśnie też w takim skrzywym zwierciadle, śmiejąc się i z całego biznesu i z siebie. No dobrze, to moim państwa gościem była Marta Trzybiatowska 2.0, że tak powiem. Zapraszam was do kina na Babies, do Playera na Mój Agent, no i czekamy na produkcję Borysa Lankosza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.